Pedro Regis Anguera, Brazylia, 8 listopada 2022 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju. Kochane dzieci, otwórzcie swe serca na wezwanie Pana. On was miłuje i czeka na was z otwartymi ramionami. Nie żyjcie oderwani od Jego łaski. Żyjecie w czasie boleści. Zginajcie kolana na modlitwie. Jedynie dzięki sile modlitwy możecie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Słuchajcie Jezusa, On jest waszym jedynym i prawdziwym Zbawicielem. Fałszywi nauczyciele będą działać i spowodują wielkie zniszczenie duchowe w domu Bożym. Pozostańcie z Jezusem i z nauczaniem prawdziwego magisterium Jego Kościoła. Bądźcie uważni. Nieprzyjaciele Boga będą blisko was, lecz wy możecie ich zwyciężyć prawdą, odwagi. Mój Jezus potrzebuje waszego szczerego i odważnego świadectwa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.